dziewczyna z Grudziądza, która w Krakowie studiowała, do niedawna zresztą jeszcze grała z nami i która chciała kontynuować karierę, a nie było drużyny w Krakowie i właściwie można powiedzieć, że dzięki temu jej zapałowi to się wszystko zaczęło. Ogólnie brakowało mi zainteresowań. Do tańca się nie nadaje, do piłki nożnej się nie nadaje, do koszykówki się też nie nadaje. Śpiewać nie umiem, grać nie umiem. Także rugby jest dla mnie, jestem, no wiecie, taka większa i lubię błoto i to jest takie fajne, kontaktowe, fajne dziewczyny i to jest duża nowa gra. Chodzi o to generalnie, żeby zanieść piłkę za końcową linię boiska i tam ją położyć na polu punktowym. W jednej drużynie jest 7 zawodniczek na boisku. I to jest ta odmiana rugby, która wróciła na Igrzyska Olimpijskie. Zastosowałam różne wymówki, że jestem za stara, że jestem mamą, nie przeszło. I w końcu przyszłam, dziewczyny bardzo ciepło mnie przyjęły i powiedziały, że też jest drużyna Żaków i mini Żaków, jak się dowiedziały, że mam córkę 9-letnią. Podniosła mi się samoocena i jestem dużo pewniejsza siebie. Wiem, że tutaj mam dziewczyny, które po prostu są moimi najlepszymi przyjaciółkami i zawsze mogą mi pomóc. To jest dla mnie coś, to są takie wartości, których się nie da opisać słowami. Niezbyt damskie nogi na pewno mamy, gdybyście tak zobaczyli na zmieniówkach, no jak na śniaku obite kolana. No. To jest to nietypowy sport, może się wydawać, że brutalny, no na pewno kontuzyjny, jednakże jak jesteśmy dobrze przygotowane, jak mamy także ćwiczenia na siłowni, te nasze kości są obudowane mięśniami, to zupełnie inaczej odbieramy ból i szarże. To jest na pewno zabawa, chociaż to jest wyzwanie, bo jednak czasem trener Leszek da nam w kość, naprawdę. Jeżeli ktoś nie ma oporów psychicznych przed kontaktem, to już na pewno nadaje się do tej gry.